Materiał zrealizowany dla portalu histma.org. Histma.org. Łączy nas historia. 5 szczepionek, które uratowały miliony ludzi. Hipokrates opisał świnkę i błonnicę już 400 lat przed naszą erą, ale historia szczepionek rozpoczęła się de facto dopiero 300 lat temu. Ich wynalezienie pozwoliło na wyeliminowanie lub złagodzenie przebiegu wielu groźnych chorób, które niegdyś zbierały śmiertelne żniwo. Jaka jest geneza szczepionek na polio, tyfus plamisty, grypę, ospę czy wściekliznę? Posłuchajcie. Szczepionka przeciwko ospie. Historia szczepień zaczyna się od szczepionki przeciw ospie prawdziwej. Zanim ją wynaleziono, próbowano budować odporność na chorobę, wcierając do nosa sproszkowane i ususzone z ziołami ospowe strupy lub zakładając ubrania pozostawione przez chorych. Było to niezwykle niebezpieczne, tak dla poddawanej zabiegowi osobie, jak i jej otoczenia. Podobne praktyki mogły nawet wywołać nowe ognisko epidemii. W XVIII wieku w Europie za sprawą żony angielskiego dyplomaty Lady Mary Wortley Mountgau rozpowszechniła się tak zwana wariolizacja lub wariolacja, od łacińskiej nazwy ospy prawdziwej, variola vera. Polegała na wszczepieniu odrobiny ropy chorego pod naciętą skórę, co wywoływało łagodny przebieg choroby i dawało ozdrowieńcowi odporność. Mimo że nawet do 5% poddanych zabiegowi umierało, w porównaniu z ogromem śmierci związanej z niekontrolowaną i regularnie powracającą epidemią, było to opłacalne ryzyko. Pierwszą szczepionkę przeciw ospie prawdziwej, będącą też pierwszą szczepionką w historii, wynalazł brytyjski lekarz Edward Jenner. Zauważył, że osoby przebywające w otoczeniu krów znacznie rzadziej zapadają na ospę prawdziwą. Powodem okazała się odzwierzęca ospa krowianka. Nie zagrażała życiu ludzi, a przechorowanie jej dawało odporność także na ospę prawdziwą. W 1798 roku Jenner opisał studium przypadków 23 ludzi. Wśród nich za najważniejszy uznaje się przypadek 8-letniego Jamesa Pipesa. Lekarz wszczepił chłopcu ropę chorej krowy, a następnie dwukrotnie w pewnych odstępach czasowych podawał mu ropę z ran chorego na ospę prawdziwą. Malec jednak nie zachorował ani wtedy, ani w ciągu reszty swojego życia. Szczepionka sprawiła, że niegdyś niepowstrzymanej i powszechnie występującej choroby pozbyto się niemal całkowicie. Szczepionka na polio. Choroba hajnego Medina, poliomyelitis lub po prostu polio. Pod tą nazwą kryje się trwająca tysiące lat historia ludzkich cierpień związanych z porażeniem mięśni. Obrazy chorujących dzieci i dorosłych, sparaliżowanych lub poruszających się o kulach, obiegły świat przy okazji szczytu rozwoju choroby w latach 50. XX wieku. Historia polio może jednak sięgać nawet XV wieku przed naszą erą. Świadczyć o tym może przedstawienie na egipskiej steli, na której widoczna jest postać, która w przeszłości prawdopodobnie dotknięta była tą chorobą. Podpierający się laską mężczyzna o wyraźnie krótszej i chudszej prawej nodze, zdaniem naukowców, może być najstarszym przedstawieniem zmian klinicznych choroby. Na przełomie XIX i XX wieku świat został dotknięty epidemią polio. Najpierw pod koniec XIX wieku choroba pojawiła się w Szwecji i innych państwach skandynawskich. W 1916 roku w Stanach Zjednoczonych zachorowało ponad 27 tysięcy pacjentów, z czego zmarło ponad 6 tysięcy. Szczyt zachorowań przypadł na lata 40. i 50. XX wieku, gdy choroba była aktywna niemal na całym świecie. Wysoka zachorowalność na polio utrzymywała się aż do momentu wprowadzenia szczepionek. Dla naukowców kwestia opracowania skutecznej szczepionki na polio była prawdziwym wyścigiem z czasem. Jako pierwszy dokonał tego na początku lat 50. Polak, Hilary Koprowski. Mimo że pracował w Stanach Zjednoczonych, jego szczepionka została wykorzystana głównie poza Ameryką. W 1958 roku w samym Kongo opracowaną przez niego szczepionką zaszczepiono aż 250 tysięcy dzieci. Wówczas również do Polski trafiło ponad 9 milionów dawek szczepionki. W USA wykorzystywano natomiast preparaty opracowane przez Jonasa Salka i Alberta Sabina. Na całym świecie organizowano akcje promujące konieczność szczepień, w które włączyły się znane osoby. W Stanach Zjednoczonych był to m.in. Elvis Presley, który zaszczepił się w telewizyjnym programie rozrywkowym The Ed Sullivan Show. Skuteczność szczepionek pozwoliła błyskawicznie zredukować liczbę nowych zachorowań.
W USA był to spadek z niemal 58 tysięcy do 5600 zakażeń i to w ciągu roku. Z kolei w Polsce w ciągu 5 lat od rozpoczęcia podawania szczepionki odnotowano spadek z 6 tysięcy do 30 zakażeń. Współcześnie, prawie na całym świecie, choroba Hajnego Medina jest już niemal zapomniana, czego zasługą jest opracowanie bezpiecznej i skutecznej szczepionki. Szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu. Nad wynalezieniem skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu długo pracowano w różnych środowiskach naukowych. Ostatecznie przełomowego odkrycia dokonał polski biolog Rudolf Weigl. Posiadając wiedzę o tym, jakie drobnoustroje wywołują tę chorobę oraz w jaki sposób jest ona przenoszona na człowieka, uczony wpadł na rewolucyjny w tamtym czasie pomysł. Zaproponował, aby zwierzęciem laboratoryjnym uczynić owady, a dokładniej wszy odzieżowe, będące nośnikiem duru plamistego. Był to pierwszy raz, kiedy stawonogi stały się obiektem manipulacji medycznych i, jak się okazało, pomysł ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Uczony opracował metodę sztucznego zakażania wszy zarazkami tyfusu. Na podstawie własnych obserwacji, jak i badań innych uczonych, wiedział, że namnażanie patogenu odbywa się w przewodzie pokarmowym owada. Stąd też zaczął wprowadzać drobnoustroje metodą lewatywy bezpośrednio do odbytu żywych stawonogów. Następnie czekał kilka dni, aż zarazki tyfusu się namnożą, a gdy owady zmieniały kolor w wyniku rozpadu komórek jelit, przystępował do ich natychmiastowego preparowania. Na końcu wyodrębniony w ten sposób materiał zakaźny umieszczał w roztworze fenolu, aby usunąć z niego wszelkie zanieczyszczenia. Metoda ta była niezwykle pracochłonna i wymagała ogromnej precyzji, ale przyniosła pożądane rezultaty. Po serii wielu prób w 1930 roku Weigl publicznie ogłosił sukces w stworzeniu skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi. Pierwszą akcję szczepień przeprowadzono w Polsce na Huculszczyźnie. Światowy rozgłos Weiglowi oraz jego odkryciu przyniosły jednak szczepienia przeprowadzone w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Szczepionka przeciwko grypie. Na przestrzeni lat wirus grypy dawał się ludzkości szczególnie we znaki, atakując w różnych formach i niszcząc życia milionów istnień. W sposób szczególny objawił się w 1918 roku w postaci Hiszpanki. Nasilone migracje ludności po zakończeniu I wojny światowej, niesprzyjające warunki przejawiające się niskim poziomem higieny czy skoszarowaniem żołnierzy, do tego bezsilność medycyny, nieznającej skutecznego sposobu walki z grypą. To wszystko sprzyjało masowemu rozprzestrzenianiu się wirusa i niestety wysokiej śmiertelności. Pomimo długiej historii choroby, lekarze nie wiedzieli, co w zasadzie wywołuje grypę. O tym, że jest to wirus, przekonali się dopiero w 1933 roku w wyniku badań przeprowadzonych przez Wilsona Smitha, Christophera H. Andrewsa i Patricka Laidlowa. Posiadając tę wiedzę, przystąpili do prac mających na celu wynalezienie skutecznej szczepionki na grypę. Aby się to udało, konieczne było sztuczne wyhodowanie wirusa. Tego zadania podjęła się grupa uczonych na czele z Thomasem Francisem, wirusologiem z Uniwersytetu w Michigan i jego uczniem Jonasem Salkiem. Mężczyźni swoje prace prowadzili w ramach powołanego przez Departament Obrony USA Komitetu Epidemiologicznego Stanów Zjednoczonych. Po wielu próbach i testach, finansowanych w dużej mierze przez armię USA, obawiającą się nawrotu Hiszpanki, naukowcom udało się w 1937 roku opracować pierwszą szczepionkę przeciwko grypie. Jako pierwsi otrzymali ją żołnierze amerykańscy. Skuteczność jej działania ocenił wówczas Salk na 70%. Od 1945 roku szczepionkę udostępniono także cywilom. Szczepionka przeciwko wściekliźnie. Twórcą szczepionki przeciw wściekliźnie był mikrobiolog Ludwig Pasteur, jedna z najbardziej zasłużonych dla rozwoju szczepień osób w historii. Po sukcesach prac nad szczepionkami przeciw cholerze, wąglikowi i różycy świń, naukowiec zajął się walką z kolejną trapiącą ludzkość plagą. Nauczył się dowolnie wzmacniać i osłabiać zjadliwość zarazków, przeszczepiając je pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt. Odkrył też, że wścieklizna daje widoczne objawy dopiero wtedy, gdy wirus z miejsca ugryzienia przemieści się do mózgu. Odporność uzyskiwano poprzez podanie wielu dawek szczepionki, od najsłabszej do najsilniejszej. Testy na psach zakończyły się pomyślnie, a ponadto udowodniły, że szczepionka leczy również już zarażone zwierzęta.
W 1885 roku Pasteur przygotował pracę na ten temat, jednak jeszcze w tym samym roku naukowiec zmuszony został przetestować preparat na człowieku. Przyprowadzono do niego małego Josepha Meistera. Chłopca pogryzł wściekły pies, a jego stan nie rokował żadnych nadziei. Jednak eksperymentalna szczepionka Pasteura uratowała malcowi życie, a tym samym okazała się skuteczna również u ludzi. Obywatele całej Europy, wdzięczni Ludwikowi Pasteurowi za jego wysiłki, w 1888 roku we Francji ufundowali z darowizn Instytut jego imienia. Instytut Pasteura prowadził dalsze badania z zakresu mikrobiologii i kształcił obiecujących naukowców, następców Ludwika Pasteura. Portierem Instytutu, a jednocześnie żywym dowodem na skuteczność szczepionki przeciw wściekliźnie, został nie kto inny jak Josep Meister, którego wcześniej naukowiec uratował przed śmiercią. Dla portalu histmak.org czytał Mateusz Balcerkiewicz. Histmak jest medium niezależnym i potrzebuje Twojego wsparcia, aby dalej się rozwijać. Wspomóż nas swoją wpłatą. Szczegóły w opisie.